Cześć, z tej strony Ziomix, a to kolejny odcinek z serii Achievements Guide, drugi już jeżeli chodzi o kroniki. Dzisiaj zajmiemy się achievementem z Wyruktu, zaraz się dowiecie jakim. Przepraszam za to, że może mi być trochę ciszej słychać, ale nagrywam to niestety w nocy, bo tak. Okej, achievement polega na zabiciu 20 zombiaków headshotem na dziedzińcu. I tutaj sytuacja jest taka, że jest ciekawy schemat na to, aczkolwiek nie jest to achievement, który zdobędziecie tak sobie po prostu grając, bo zazwyczaj nikt nie stoi w konkretnych miejscach i nie tryharduje na headshoty na dziedzińcu. Także tyle ode mnie, to jest achievement, do którego trzeba po prostu przysiąść, zrobić go i mieć go z głowy. No i co, i tutaj będę się wspomagał trochę napisami przy gameplayu, będę już go trochę ciął, bo jest trochę dłuższy niż w przypadku Nachta, także zapraszam was do oglądania. Oczywiście screeny z zalecanymi gumami macie właśnie na ekranie. Yep, just as I suspected. We need to get the power on. That's just craptastic! It's a blow-em-up buffet, and I'm packing the main course! Time to die, bone jaws! I hope they're ready to get a gut full of slugs! Oh, of course I get the damn teddy bear! Discounted killing! The DG2. One slick piece of... It's tear-em-up time. Sweet. Ain't gonna know what hit him. Guess I'll have to wait till they break through again.
without a mouth!